Jestem w Bukownie na ulicy chyba Dworcowa, koło dworca kolejowego. Tutaj chciałbym troszkę się dzisiaj po nieznanym mi mieście troszkę sobie tutaj pokrążyć. Jedziemy teraz drogą z pierwszeństwem. Mam nadzieję, że trafię jak trzeba, aby pojechać w ulicę Nową. Aż w końcu dojechać do ulicy Kolejowej. Powinienem gdzieś teraz skręcać w lewo, jeśli się nie mylę. Teraz będę skręcał w lewo. Tak jest, w ulicę Nową. Ustępuję pojazdom z przeciwka. Jest pusto. Bukowno jest mi miastem, jak już wspominałem, w zasadzie nieznanym, można powiedzieć. Natomiast no, będąc tutaj dzisiaj, no, grzechem byłoby, żeby sobie jakiegoś tam kółeczka po mieście nie zrobić, nie przejechać się. Można powiedzieć, że zrobimy sobie rundę od dworca do dworca w zasadzie. Mam nadzieję, że mi się tak uda. W zasadzie jedyna droga, jaką kojarzę w samym Bukownie, to jest między Jaworznem a Bolesławiem. Tutaj taki fragment, no i kiedyś też kawałek Bukowna, można powiedzieć, zaliczyłem jadąc z Bolesławia w kierunku Olkusza. Tutaj już mieliśmy skrzyżowanie, które odwołało mi ograniczenie prędkości. Właśnie do owej drogi dojeżdżamy. Będę skręcał w lewo. Czyli w ulicę Puza. Postępujemy oczywiście pojazdą z prawej i lewej stron. A teraz przed nami taki odcinek, kilka zakrętów w okolicy przejazdów kolejowych. W tej chwili przede mną dwa zakręty, za drugim zakrętem będę miał właśnie owe wspomniane przejazdy kolejowe, przejazdy z zaporami. Oczywiście pomimo zapór upewniamy się, że nic nam tutaj nie nadjeżdża. Jedziemy prosto do kolejnego przejazdu również z zaporami. Tutaj oczywiście również się upewniamy, że z żadnej strony nie grozi nam żadne niebezpieczeństwo, że nie nadjeżdża pociąg, a następnie skręcam w lewo. Idziemy w ulicę 1 Maja.
wyjdziemy z drugiej strony dworca kolejowego za chwileczkę. Te tory kolejowe, które minęliśmy, jak ktoś się interesuje, pierwszy przejazd to tory w kierunku Sławkowa, drugi z przejazdów to tory w kierunku Jaworzna-Szczakowej. Czyli pierwszy z przejazdów jest nadal ciągle aktualnie obsługiwany również przez pociągi pasażerskie. Skrzyżowanie przy kościele z ulicą Wodną, które to skrzyżowanie odwołało nam ograniczenie prędkości. Ulica 1 Maja, zwróćcie uwagę, na której w tej chwili jestem, zwróćcie uwagę, to taki odcinek długiej, prostej drogi. Myślę, że tutaj jest wielu, których kusi po prostu ta droga, no, zachęca do tego, aby tutaj rozwinąć sobie dużo większą prędkość aniżeli dozwolone na większości odcinku 50 km na godzinę. Nie wiem, jak ona tutaj wygląda w ciągu tygodnia, bo może się okazać, że tutaj nie da się za bardzo rozwijać dużych prędkości, może być na tyle uczęszczaną drogą. Ja sobie tutaj może taki plac objadę. Bardzo ciekawie wyglądający. Na końcu sobie skręcimy prawo. Co tutaj jest? Basen. Dojechaliśmy do basenu. Czyli w lato pewnie miejsce bardzo uczęszczane przez mieszkańców. Tutaj ciekawe wyniesione skrzyżowania. Osobiście jestem zwolennikiem takich skrzyżowań równorzędnych, no ale nie można mieć wszystkiego. Pojadę z powrotem w prawo. Czyli z powrotem jestem na ulicy 1 Maja, na tej długiej, prostej, na tej kuszącej do rozwijania sporych prędkości. Wojsko jakieś. Stadion chyba. Bolesław Bukowy.
ja tutaj pojadę drogą z pierwszeństwem, czyli pojadę w lewo. Prosto jest droga do Olkusza. Jadę z pierwszeństwem, widzicie, wszyscy mi ustępują, czekają, aż przejadę. No i tu jest drugi z odcinków na terenie Bolesławia, który gdzieś tam już kiedyś na moim kanale mogliście oglądać. Jechałem właśnie tędy z przeciwnego kierunku, w kierunku Olkusza. I to jest w zasadzie wszystko na tą chwilę. Bukowna, co na moim kanale się pojawiło. A na skrzyżowaniu za przejazdem, bo teraz znowu będzie przejazd. Muszę skręcić w lewo, jadąc drogą z pierwszeństwem. Za przejazdem również będę z pierwszeństwem jechał w lewo. Czyli znowu przejazd mamy z zaporami. Upewniam się, że można śmiało, bezpiecznie wjechać. Również mniejsza prędkość, redukcja biegu, najlepiej na dwójeczkę. I jedziemy w lewo. Widzę. Słońce teraz nieco oślepia. Dlatego mówię, że słońce teraz. Więc warunki, gdzie warto mieć okulary, już je założyć na nos. Najlepszy sposób, okulary właśnie gdzieś tam na głowie. Jeżeli ktoś nie lubi używać ich cały czas, gdzieś tam sobie na głowę założyć w momencie, gdy droga nas poprowadzi tak, że będziemy jechać pod słońce, to jest tylko tak naprawdę jeden ruch ręką i już okularki mamy założone na oczy. Teraz jedziemy taką, bym powiedział, niecką, czyli zjechaliśmy z góry po to, żeby z powrotem pod górkę wyjechać. Dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym pojadę w lewo. Czyli pojedziemy z powrotem w kierunku dworca kolejowego właśnie w Bukownie. Czyli tutaj, gdzie zaczynaliśmy sobie nagranie, po objechaniu sobie tego, co by nie mówić, dość ładnego miasteczka, w zasadzie w tym samym miejscu nagranie skończymy. Teraz jeszcze drogą z pierwszeństwem skręcę w prawo. I z powrotem jesteśmy przed dworcem PKP w Bukownie.